Cześć! Tym razem wybraliśmy się do Azji Południowo-Wschodniej. Jest to nasz kolejny wyjazd i na naszej liście znalazły się Tajlandia, Wietnam, Laos i Nepal. W czasie naszego dwumiesięcznego wyjazdu nagraliśmy mnóstwo materiału, na którym można będzie zobaczyć lokalne środki komunikacji, ludzi, jedzenie, a także po prostu przebieg naszego całego wyjazdu i jak to można będzie zaplanować. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, zapraszam do oglądania tego odcinka. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much noise around. Constantly fighting for space. I need to clear my mind, need to clear my mind. I wanna be empty, be empty. Dzień dobry, dzień trzeci z Kasią vlogerem. Mamy godzinę 11:37 i państwo są właśnie, państwo te są właśnie gotowi na śniadanko. Dzisiaj w Wang Wieng mamy wspaniałą pogodę, jest 27 stopni i bardzo słonecznie. Opadów nie przewidujemy. A w południe koło 30 ma być. W południe koło 30 ma być. Jako że Laos rujnuje nasz budżet i zżera nasze dolary, przybyliśmy do bankomatu. To już drugi nasz bankomat. W angielsku? Pisać, nie, wpisać wody, którą ja chcę. Przyszliśmy w końcu z jakiegoś miejsca. Teraz trwają bardzo ważne ustalenia i decyzje. No bo to jest trudne. Wiesz, tutaj akurat w tym bambusie no menu jest dosyć obszerne i jakby... Co tu wybrać? Co wybrać? Dokładnie tak, co tu wybrać, nie? Więc zamówiliśmy śniadanie. Co prawda nagrywam Roman, ale mówię ja. Zamówiliśmy śniadanie. I? No jak ja robisz, ja ciebie nagrywam, a sam mówię do kamery. Mamy teraz dylemat, znaczy ja mam w sumie w sensie chyba, czy jednak tego bagika brać czy nie brać. No. Bo wątpliwości się biorą stąd, że jest bardzo gorąco dzisiaj, to po pierwsze. Znaczy, po drugie, to akurat zbije twój argument, że jest gorąco, to właśnie bagikiem będzie przyjemnie. Będzie przyjemnie, dobra. Znaczy drugi przyjemnie, argument no. Jest taki, że byliśmy już tam trochę, gdzie chcielibyśmy nim jechać, że tak. nie za bardzo jest tu gdzie jeździć tym bagikiem tak. Przez tyle czasu. No i jakby też kolejny, że po prostu trochę kasy nam jednak szkoda, bo przespina nas w Laosie. W Laosie. Naprawdę, 9 dni jesteśmy, a wydaliśmy tyle samo, co ponad 2 tygodnie w Wietnamie. W ogóle i przejazdy są droższe, jedzenie zdecydowanie droższe, hotele są droższe. Także Wietnam naprawdę wszystko jest droższe. Tak, sensownie i tanio. Czy sensownie i tanio, no tak, tak, tak. Trochę inaczej się tutaj czuje człowiek, bo czuć ten spokojniejszy tryb życia tutaj. Nie są tak agresywni, tak opresyjni. Tak, opresyjni, agresywni, nie? I to jest taka różnica, aczkolwiek dla mnie, no Laos był fajny faktycznie przez pierwszy tydzień, właśnie ten tydzień, teraz, ale już dalej zaczyna się nudzić, po prostu. Zaczyna być taki sam, powtarzalny, nudny, zaspokojny, nic się nie wydarza. W Wietnamie cały czas się przemieszczaliśmy, więc było co robić, a tutaj jednak tak się wychodzi, że no jesteśmy w tym Wang Wieng. No oczywiście trochę na własne życzenie, ale jak wcześniej powiedziałem, ja już zaczynam się trochę nudzić, nie? Ja już czekam. Bangkok, zaraz powrót, przejazd do Bangkoku, powrót, przelot do Katmandu, nowy świat, nowy kraj, nowi ludzie. Wszystko, tak, tak, tak. Zupełnie już nowe. Bo tu jest tak naprawdę Laos, to jest taka Tajlandio, Wietnamo, Chiny, bo ten kraj był wymieszany, pewnie właśnie ludzie są wymieszani i kulturę mają różną. Wczoraj doskonały był przykład w knajpie faceta, który pluł, charkał, tam w ogóle dźwięki wydawał bardzo nieestetyczne, ale dla niego to było ok, jakby w ich standardach to jest dopuszczalne, rozumiem. Więc jeżeli dzisiaj po prostu nie zdecydujemy się na tego bagika, coś czujesz tak już w kościach, że raczej ani ty, ani ja tak bardzo nie chcemy tego, więc znowu będzie chill out, po prostu będzie właśnie takie jedzeniowo... odpoczynkowe po prostu czas. I co my tu mamy? Mamy kaweczka przyszła i brązowy cukier, rozumiecie? Yummy, yummy. Kawa we właściwym kubku, co? Ja akurat wolę w dużym kubku latę niż w takim, ale super. A Roman dostał taką malutką kaweczkę. Ja myślałem tak, bo to jest macchiato czy jakoś tak. I swojego szejka. Przyszło nasze śniadanie, a ja zapomniałam nagrać. Taka jestem vlogerka. Dalej. Moja jajecznica, bułka
Sałatka grecka, warzywka. Może ceny powiem. Jajecznica kosztowała 22 tysiące. Sałatka grecka kosztowała 25. I Roman ma hiszpańskie śniadanie. Ja wziąłem hiszpańskie śniadanie, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Oni tam, że z ziemniakami jakieś, ale to nie jest z ziemniakami. Chyba, że w środku są ziemniaki. No. I to kosztowało ile? 39, taki zestaw kawka. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi z Nutellą, o co chodzi z tym serem, dlaczego podali osobno, no ale... A to jest dobre, ten placek. I ta knajpa akurat jest taka, że naprawdę trzymają wysoki poziom, nie? Bo dużo Europejczyków zachodnich ludzi przychodzi. No spoko, trochę wyższe ceny są, ale są naprawdę... Ale trochę w sumie, troszeczkę wyższe. No, no. Tak, jestem bardzo złym vlogerem, bo zapomniałam, że Roman dostał sticky rice mango. Wczoraj jadłem w innym miejscu i tu widzę, że oni już od razu wymieszali częściowo z kawałkami mojego mango. Tylko część go włożyli. No wczoraj jeszcze mango było takie sobie w tym, gdzie jedliśmy. A takie, właśnie jak takie dojrzałe jest fajne mango. To jest takie, raz, że aromatyczne, takie tak mocno aromatyczne. Dwa, że słodkie i trzy, że miękkie wtedy. A to jest takie właśnie chyba dobrze dojrzałe po prostu. Wczoraj dali mi bardzo kwaśne i nie było takie dobre, więc spróbuję jeszcze sam ryżyk. Czy przychodzimy tu jutro na śniadanie? Chyba tak, ja wolę zapłacić trochę więcej. To jest rzędu 2 dolary więcej, nie 3. Ale dobre śniadanie zjeść. Bo wszystko jest pyszne tutaj. I moje śniadanie, ten omlet taki, które wziąłem, było hiszpańskie śniadanie, nazywało się u nich. Też bardzo dobry omlet. Ja naprawdę to mango tak już za konsto zamówiłem, bo najem się tym omletem. Jeszcze można by było, wiesz, bagietkę dla mnie akurat, no bo ja wszystko jem z chlebem. Ale mango jest spoko. Chociaż tutaj tajowie, dodałem te orzeszki plus ten sosik taki, jeszcze jest lepszy. Za śniadanie zapłaciliśmy 156 tysięcy. Taka informacja. Tak, zostało mi 3 tysiące kipów w portfelu ostatnio. Pan nie dostał napisku, ups. Niestety, tak. Ale wypłaciłem kasę. Także... No, a teraz idziemy w poszukiwaniu sklepu jakiegoś większego, żeby móc kupić na przykład serek feta. Albo pasztet. Albo pasztet. Tak, i picie. Bo generalnie nie ma, są tylko takie małe sklepiki właśnie przy domach. I nie spodziewam się, że tam znajdziemy gdzieś, wiesz, Kasia, bo to jest za duża wiocha. Wypłaciliśmy pieniądze z prowizją 20 tysięcy? 20 tysięcy? Tak, 20 tysięcy prowizji, tak, więc jest spoko, naprawdę opłaca się tutaj to. A tutaj macie taki widoczek z niedzieli Wang Wieng. Nie wiem, czym się różni niedziela od innego dnia. Niczym chyba. Niczym. Oto świątynia. W końcu do niej doszliśmy, chociaż jest zaraz obok naszego hotelu. 50 metrów obok naszego hotelu. Tak. No więc wchodzimy do świątyni. Dobra. Kasia, ja mam cechę dobrego handlowca, więc umiem coś tam gadać, bo generalnie Kasia powiedziała, no wchodzimy, no naprawdę nie widać, że wchodzimy. Słuchajcie, nie, tam jest właśnie za ten budynek szary, jakoś nie udawało się dojść nigdy do tej świątyni, nie pamiętam, Garuda się nazywa ten ptak czy nie? Erewan i Garuda, wiem, że właśnie są, mają tak dwa bóstwa. No niczym ta świątynia się nie różni od tajskiej. Zupełnie niczym. Chociaż dzisiaj jakaś muzyka tutaj była rano. Najpierw puścili muzykę chyba taką, nie wiem, taką klimatyczną trochę, ale bardzo głośno, bo oni lubią głośno puszczać. A później były jakieś modły czy coś takiego, więc... Oczywiście, kurde, my się nic nie znamy na tym, o co tu chodzi. I zobaczcie. Poustawiane datki dla bogów w postaci właśnie Mirindy. I tutaj widzę, że tak, co druga jest zielona i czerwona. Najciekawsze, pootwierane są. W Tajlandii jeszcze wkładają rureczkę do picia, do tej Mirindy, do napojów. A tu widzę, że na świeżo coś poustawiane. No właśnie, mówię, coś się dzisiaj działo. Jakieś obchody były, albo to po prostu msza, coś, ale odpowiednik katolickiej mszy świętej w niedzielę. No i spokojnie w ogóle, zobaczcie, nie ma nikogo. Tam rozumiem, że w tych domach mieszkają mnisi. A tu co? A tu to są te siedzenia, na których oni siadają i odprawiają. Później przyjmują jałmużnę, darowizny i ten. I
namaszczają ludzi. Właśnie, właśnie, te głośniki, nie? Więc nie dawało dobrze. A, nie zwróciłem uwagi w ogóle na sufit, że jest pomalowany, są malowidła różne, wykonane pod sufitem jeszcze, zobaczcie. Tu, tam. Dobra, idziemy dalej szukać tego sklepu, którego nie ma. Ja wiem o tym, że nie ma, ale Kasia nie wie. Bo Kasia nie jest takim obserwatorem jakby infrastruktury. To mnie bardziej interesuje. To jak właśnie są, jakie chodniki, sklepy, stacje benzynowe, jakie ceny. Dalej Kasia myśli, liczy na to, że tam jest jakiś market. Ale w Laosie nie widzieliśmy żadnego marketu. Dużego przynajmniej ja nie widziałem, nie zauważyłem nigdzie. To co, gdzie idziemy dalej? I co tam będziemy robić? Szukać sklepu dużego? Mhm. No to chodźmy. Udało ci się w świątyni? Nie. Znaczy to jest tak, na zasadzie takiej, że... już wielokrotnie powtarzaliśmy, Kasia, na naszych filmach, że te świątynie, tak jak wszędzie... zobacz, nam się spodobały w Wietnamie świątynie, a one się spodobały tylko i wyłącznie dlatego, że był jakiś nowy styl. A te są buddyjskie, tajskie? No niczym się nie różnią od tych w Tajlandii. Niczym. Przynajmniej ja nie widzę żadnych różnic. Bo może czymś się różnią, ale nie wydaje mi się. Bardziej mnie ta pani ciekawi na przykład, która jest taka... ma swoją czapeczkę, która jej zasłania na przykład ramiona, żeby nie opalać jej kark. Taki swój wózeczek, coś tam, jakieś warzywa przywiozła, będzie handlować. Tutaj już właśnie wysz... A tu wyszliśmy, tu Kasia już, to w ogóle nie jest turystyczne miejsce. To jest już takie życie lokalne, tutaj się odbywa. No tutaj jest trochę większy sklep. I to jest market chyba, na który można liczyć tutaj. Trochę z Afryką mi się też kojarzy. A ci co tutaj, ci z imprezy właśnie poszli tutaj? A w karty, zawody w karty, zobaczcie, grają. Ciekawe czy na kasę. Czy u nich zgodne to z religią jest granie na kasę. Nie, cukierki mają. Jest ciekawe. No właśnie, nie wiem. A jo, jest kasiora, faktycznie. Właśnie sklep motoryzacyjny. Paski różne. Tam amortyzatory. No nieźle, czy resory. A wraz... Co? Buduje, ktoś budynek, no. I widać jakby, że niektórzy ludzie mają tutaj pieniądze. No ale mało. Generalnie widać biedę, bardzo mocno. A wracając do świątyń, po prostu nie robią wrażenia, już. Była pierwsza, druga, piąta, super fajnie. Teraz jakby to nie robi żadnego wrażenia, bardziej mi się podobają góry. To co właśnie widzę tam na przykład, pola ryżowe, znaczy pola i te górki są fajne. Albo to, że u nas takiego czegoś się nie uświadczy, nie uraczy. No nie ma takiej infrastruktury jak tutaj. Sklep odjechane. I co my idziemy, Kasia? Prosto, okej. Alrighty. A to jest główna ulica, nie? Znaczy główna droga to jest z tego, z Vientiane do Luang Prabang. Ej, no bo ja chciałam tutaj wyprawić sklepu, ale to chyba nie ma. A ja to ci powiedziałem, że tu nie ma marketu żadnego i sklepu. No to wracamy. No. Warsztat samochodowy. Ci to mają jednak, wiesz, no nie mają pewnych problemów, z którymi ludzie w Europie się spotykają. Czyli w sumie, chociaż z drugiej strony, czy lepiej walczyć z chłodem, czy z grzarem? To jest jakby pytanie. Ach, te koguty! Wszędzie mają te koguty. Naprawdę myślę, że oni też na walki urządzają z tymi kogutami. No właśnie, a tu zobaczcie, hurtownia po prostu. Piwa, wody. Tak, po prostu jak to w Polsce 15-20 lat temu były hurtownie. Bo Kasia się zastanawiała wcześniej, jak to tam oni skąd... Znaczy, pytanie skąd... Zaraz. Pytanie skąd na przykład knajpa, w której jedliśmy, ma fetę? O, to jest pytanie już takie faktycznie ciekawsze. Albo lepsze pomidory, bo generalnie jedliśmy dotychczas, to takie sobie były. Zobacz, Kasia, ja myślę, że co pokroju takiego czegoś będą sklepy. Po prostu to są... trochę lepszej jakości niż te sklepy, które są na ulicach. Ale
Znaczy ja tam myślałem, że przy stacji, tam zobacz, po lewej stronie jest stacja benzynowa. Coś mi się wydaje, że tam widziałem, albo to gdzie indziej widziałem i tutaj po prostu nic nie będzie. A tak się spędza cały dzień ze sobą po prostu, a to jest sklep jakiś, zakład. Nie wiem, czy zauważyliście, po prostu tam trójka ludzi siedzi na sobie na hamaczkach. Godzina koło pierwszej jest, przed pierwszą pewnie. Tu już nie wiem, co to jest. Jakieś, nie, metalowe coś, jakieś, nie wiem, pojemniki, cholera wie. Kolejny sklep. I mi się wydaje w ogóle, że wieczorem tutaj, zobaczcie, za tym płotem, jest taki długi płot. Ciągnie aż tam daleko, że to jest wielki plac z tamtej strony. Nie wiem, czy czasami jakieś jarmarki się nie odbywają. Co to jest? Wczoraj, jak tam się przedwczoraj widzieliśmy, że tam światła się paliły wzdłuż tego płotu właśnie. Więc zakładam... O, bagik. Więc zakładam, że tam może być po prostu nocny rynek jakiś dla lokalsów. O ten markecik mi chodziło, ale nie wiem, czy to jest w ogóle jakieś warte uwagi, czy to jest... Czy to jest zamknięte? Tak. Psi? No dobra, no to nie ma markeciku. Pokaż jeszcze raz tę minę, jak swoje niezadowolenie. I co teraz robisz? Nic, wracam do pasu. Dobra. Zobaczcie, jak załadowani. To jest taki standardzik, nie? To jest... Znaczy dużo takich jeździ. I my jakoś dotychczas mieliśmy chyba jednak szczęście, bo często jeździliśmy jednak w tych wanikach z białasami. Więc białasy po prostu były popychane jak sardynki do środka. Ale no każdy po prostu ma jeden plecak, więc to jest spoko. Już załatwiliśmy sobie na wtorek rano na 8 wanika w naszym hotelu do Luang Prabang. I... No mam nadzieję, że zdążymy na ten samolot o 15.50. Shakman, to są chińskie ciężarówki chyba. Zeszliśmy właśnie do tego miejsca, gdzie się jest wjazd w płocie, znaczy brama. I tak, zobaczcie, to jest jedzenie i podejrzewam, że tu dopiero wieczorem wszystko się rozstawia. Tam dalej jeszcze jest stacja niby autobusowa. Znaczy to jest stacja autobusowa. Ja nie wiem, czy, no gdzieś tutaj. Plus pewnie właśnie nocny rynek. Tam jest bazarek. A, no i tutaj zobacz, Kasia, jest dużo też różnych stoisk. Czyli to się po prostu otwiera na wieczór. Możemy spróbować tu dzisiaj wieczorem przyjść, zobaczyć. Chociaż gdzieś mieliśmy indziej iść. My już po prostu, wiesz, milion miejsca my iść od razu. Takie sroki. Ty, no jak nic, tutaj był właśnie rynek, nie? Na tym placu, jak wtedy jechaliśmy. Nie, to są jakieś. Nie, tam jest właśnie, tam są waniki, zatrzymują się i to jest jakby dworzec. Tutaj też niby jest. A to jest Savang Village, jakiś centrum administracyjne wioski. A, nową lodówkę sobie kupili, zobaczcie, no. Nieźli są, zobaczcie, na końcu laska siada. Nie, nie usiadła. Tak, tutaj jest chyba dworzec, Kasia. Tak mi się wydaje, bo zobacz. Ale on ma małą dupkę, pojechali. Co? On ma małą dupkę, zobacz, z tyłu wsiadł. Dobrze są. Nieźle. No dobra, czyli co, tutaj się... Dworzec pan wie, chociaż tam też jest jakiś... taki daszek po prostu z krzesełkami, z trzema rzędami. Więc albo tu, albo tam się odjeżdża. A tu mamy takie lokalne jedzenie chyba. Bardzo mocno. A tu są owoce. Jackfruity, mango to takie, aha, i takie te spring rolls. Aha, spieczone banany, faktycznie, zobaczcie. A to są, ja nie wiem, napoje oni takie robią, chociaż w Malezji były lepsze. W takich rurkach to jest ryż. A ten, zobacz, takie ma napoje też jak w tym w Malezji, co nalewali, z kokosowe takie różne, z takimi glutami też. No a wieczorem tutaj na, jak to napis głosi, Walking Street, V-Town. Tutaj wieczorem będzie zamknięta ulica, no i będą poustawiane różne stoiska, stoliki, plus durnostoje różne, ciuchy, ozdoby.
chcemy przyjść po banany takie malutkie, bo ostatnio kupiliśmy, odkryliśmy, że są ok, są dobre. Nie wyglądały tak na bardzo dobre. Nie wyglądały na takie. Więc myślę, że nagramy jeszcze tu wieczorem. No i bananki chyba jednak tutaj kupimy. Tak, są te bananki małe. Pani, zobaczymy zaraz. Co tu jeszcze jest? Niestety właśnie nie mają obranych owoców. How much? 10,000, aha. I chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, o którym nie mówiliśmy jeszcze chyba. Że zobaczcie. Taka paczka. To jest nieotwarta. No. Niby nieduża. W ogóle teraz dopiero zobaczyłem, że w ogóle na paczce narysowali tutaj, że jest 30% więcej bonus. Tutaj jest bonus. Nie wierzę. Więc uwaga. No jest... Rozumiecie? Dodali 30% powietrza. Doskonały bonus. Nie mogę z tym. Dzień dobry. No po co to będzie? No jak to, po co będziemy montować? Ty będziesz montował. Kochanie, który dzisiaj mamy? 24? 24 lutego. Godzina? Nie, 11 coś. Jesteś milionerem aktualnie? Nie, już nie. Już nie? Nie. Sprawdzę właśnie, ile mam kasy, żeby wydać całość. No bo jutro już dojeżdżamy. Idziemy jeszcze zaraz, jak zawsze, na śniadanie. Słuchaj, ostatnio nagrywamy tylko tak. Rano, dzień dobry, mamy dzisiaj taki, idziemy dzisiaj na śniadanie. I taki filmik zmontujemy. Genialny filmik będzie w ogóle. Coś mi się wydaje. Chcę policzyć w ogóle kasę, bo wypłaciliśmy. Milion. Tak, miało być na bagika, coś wczoraj żeśmy przypierdzili. Na żarcie. W ogóle ja nie wiem, w ogóle tutaj odpoczywamy i jemy. To co schudłem w czasie wyjazdu całego, pewnie przytyłem w Laosie. Ciekaw jest. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ten odcinek będzie wyglądał, czy to jest kolejna po prostu dogrywka do jednego odcinka w czasie naszego po prostu odpoczynku tutaj na miejscu, ale nic nie robimy, nie? Dlatego też chodzimy praktycznie w te same miejsca. Już zaczynam, ja się wczoraj zacząłem nudzić, jak wczoraj mówiłem zresztą pewnie. No już bym pojechał, także dobrze, że jutro wyjeżdżamy. Mamy zarezerwowany busik na jutro, na 8 rano. Jak nie zdążymy. Bo na styki, tak. To jak nie zdążymy, to nasz cały plan leży w gruzach, nie? Z wyjazdem do Nepalu. Ale mam nadzieję, że zdążymy. Także powinno być wszystko ok. Ostatnio dojechaliśmy w tobie z powrotem i dojechaliśmy jakoś. No, do trzech razy sztuka, to się mówi. Te dzieciaki do szkoły na rowerkach jadą pewnie. Mamy album, że już ze szkoły wracają. Ha! Poniedziałek jest dzisiaj, więc wszystko żyje. Kochanie, to zrób update pogodowy. Ja mam zrobić update? No. Ale ty jesteś u nas pogodynką. Mamy 27 stopni. Jest gorąco. Jest 11.37. Tak, a za 3 godziny ile będzie? 30. 30, jest gorąco. Ale w Bangkoku jest gorącej. Tutaj jest, nie jest tak gorąco jak w Bangkoku jednak, no. Jak w Tajlandii. Ale tutaj się dopiero zaczyna ten gorący stan. Jeszcze będzie goręcej. Zobaczcie co mam. Mam kawę w kubku, dosyć dużym. Mam mleczko. I cukier brązowy. Miam. A to jest kawa Romana. Zobaczcie, piękna jest. Ja się właśnie mieliśmy rozmowę na temat ekscytacji kawą. To kawa to kawa, nie? No to napij się i powiedz jaka pyszna, czy nie pyszna. Na razie muszę jeszcze wymieszać przecież. Się miesza, czy pije się? Jak się ładnie miesza. Pięknie przenikają warstwy. I oto przyszło moje śniadanie. Co twoje śniadanie kosztowało? 59, tak? To tak, jest bamboo twist, wszystko. Breakfast specjalny. Czyli bułka, tu co jest? Masło, owoce, okay. I kawka. 59. Tysięcy. Nie mam go dostali, chyba. Tak mi się wydaje. Wczoraj było bardziej żółte i ryż. W tym? Bo właśnie nie wiem dlaczego. Może to zależy od tego mango, że im się bardziej wczoraj rozczapciało, bo było miękcie, miękciejsze, miększe? Miększe. Ach, ten polski język trudny. Miększe było, ale dzisiaj jest już białe. No, myślę, że tak samo, spoko jest. Sprawdzę to w tym sposób. To smacznego.